na ryj. Wielu tym młodym kutasiarzom, którym się wydaje, że mogą z Minecrafta przeskoczyć tu k***a i kiedy... Ej, ziomek, ale ty masz zamkniętą głowę, ale ty masz k***a, ja mam k***a zamkniętą głowę, ty k***a rufo. Po jednym z moich ostatnich filmów, w którym mówiłem o propsie Palucha w stronę ekipy, całkiem pokaźna część osób zaczęła uznawać Palucha za naczelnego hipokrytę polskiego rapu. Zresztą nie tylko pod moimi komentarzami, tego typu zdania pojawiają się od jakiegoś czasu dość nagminnie. Ja chciałbym podejść do sprawy bardziej obszernie i zobaczyć, czy ludzie mają rację tak go nazywając. Oczywiście ja wam nic nie będę narzucał, wnioski możecie wyciągnąć sobie sami. Całego gadania w ogóle by nie było, gdyby nie oczywiście w całym internecie znana drama między bohaterem tego filmu a Multi. Young Multi przez próbę przejścia z YouTube'a na rap nachapał się całkiem sporo hejtu, którego osobą przewodnią był oczywiście założyciel BOR. Paluch zarzucał wtedy Multiemu brak autentyczności i lecenie na hajs. Ataki w stronę Multiego były powtarzane wielokrotnie od różnych wywiadów, bo te słynne już wyzywanie Multiego ze sceny. Włody dobrze zapytał tego kondona, k***a, który k***a stary raper ma zamkniętą głowę, k***a, który? Żaden, k***a, żaden. K***a, gościu, zamknij p***a. Wydaje mi się, że głównym problemem tej wypowiedzi była ta agresja i wyraźne wkurwienie w głosie Palucha. Gdyby wyraził tam swoją opinię, ale ubrał ją w inne słowa, wydaje mi się, że nikt by mu niczego nie zarzucał. Tak, wiem, to jest hip-hop i często musi być on bezczelny i dosłowny, ale tutaj jak na moje poleciał za mocno. Multi na tamten czas ani jemu, ani nikomu ze sceny nie zrobił nic, a mimo to dostało mu się solidnie. Jestem w stanie zrozumieć atak gościa, który dla tej kultury w Polsce zrobił naprawdę wiele, lecz mimo to, tak jak już mówiłem wcześniej, całą treść i to, co chciał przekazać, zostało zakryte jego agresją. I dopiero po przedstawieniu całej sprawy tutaj mamy pierwszy przejaw bycia hipokrytą. Peja przez dużą falę krytyki na Multiego zdecydował się mu pomóc i nagrać z nim numer, oczywiście tym samym przejmując również sporą krytykę ze strony środowiska rapowego. Peja w swojej obronie zdecydował się wyknąć Paluchowi to, że idąc jego tokiem rozumowania, nigdy nie powinien wydawać szpaka. Szpaku rapu w tamtym momencie, jak na jego wiek, słuchał niespełna 8 lat i sam w przeszłości był hejterem rapu, do czego się wielokrotnie przyznał. Więc szpaku mógł, a Multi, który zajawiony jest rapem od dzieciaka, już nie? Oczywiście mi się wydaje, że w całym hejcie szpaka i Palucha na Multiego głównie chodziło o to, że Multi wykorzystał swoją przeszłość do tego, żeby jego muzyka była słuchana, a szpaku tego nie robił. Tylko tu problem jest inny. W jaki sposób Multi miał pozbyć się całej swojej przeszłości? Nawet jeśli zacząłby na nowym kanale, to i tak do wszystkich ludzi dotarłaby informacja, że taki kanał posiada. Podejrzewam, że hejt ze strony środowiska rapowego byłby może co najwyżej ciutkę mniejszy. Paluch wielokrotnie wspominał o tym, że bardzo duża część młodego pokolenia raperów to bajkopisarze. Lekko mówiąc, nie był za bardzo przychylny raperom śpiewającym o sukach, ale na jednym numerze z Żabą już wystąpił i tak wiem, że to był numer u Kaliego, no ale gdyby tak stał na warcie polskiego hip-hopu, to odmówiłby do grania się do tego numeru. Wiem też, że kiedyś tam na IG Story mówił, że o takich raperach zmienił już trochę zdanie i że jak ktoś tak faktycznie żyje, to niech tak nawija, no ale jednak lekki niesmak pozostał. No i oczywiście dochodzimy do tematu, który toczył się bój w komentarzach pod filmem o ekipie. Paluch po tym, jak cisnął Young Multiego, no i bardzo mocno cisnął youtuberski rap, postanowił spropsować ekipę. Wiele ludzi zarzuca mu to, że jego obraz na youtuberski rap zmienił się przez wyświetlenia i pieniądze, jakie na YouTubie są. A ja uważam, że po prostu zmienił on do tego podejście. Sam z tym nic i tak nie zrobię, a nie zdziwię się nawet, jakiego dzieci oglądają ekipę, bo teraz chyba praktycznie każdy w młodym wieku śledzi ich poczynania. Tutaj to, co mówiłem przy pierwszym przykładzie. Gdyby o samym Multim wypowiedział się po prostu normalnie, to myślę, że nikt do niego dzisiaj by nie miał pretensji, a że zaatakował go konkretnie, no to się to za nim ciągnie. Choć też nie wydaje mi się, żeby sam Paluch się tym jakoś przejmował. Gość dalej jest na samym topie, ma oddanych fanów i za szybko raczej się to nie zmieni. Moim zdaniem na przestrzeni lat można bardzo zmienić swoje zdanie, tym bardziej kiedy mówimy tu o podejściu starszych ludzi do internetu. Myślę, że każdy z nas wielokrotnie spotkał się z tym, że ktoś starszy nam mówił, jak to gry i internet nie są złe, a teraz ciężko trafić na taką osobę. Teraz praktycznie każdy młody raper był wychowany w dobie internetu, więc stąd praktycznie brak krytyki, a nawet propsy od nich w stronę ekipy i tego, co robią. Dzięki za oglądanie tego filmu. Co myślicie o Paluchu? Piszcie w komentarzach. Zapraszam na mojego IG, gdzie na 100 follow rzucę wam płytkę maty. Do następnego i siema.